Witam Państwa, Anna Surowska, zapraszam na informacje. Jacek Madejek, niezależny radny, pozostaje w Radzie Miasta. Tak zdecydowała Rada na ostatniej, nadzwyczajnej sesji, którą zwołano na wniosek radnych z klubu PiS. Głównym tematem obrad było pozbawienie Jacka Madejka mandatu, ponieważ rzekomo nie zamieszkuje on w Kraśniku. Chodzi tu przede wszystkim o bierne prawo wyborcze. Według niego warunkiem do startu rad gmin lub miast jest stałe zamieszkiwanie na terenie, z którego kandydat chce zdobyć mandat. Nie wystarczy przy tym samo zameldowanie. I na tej płaszczyźnie rozwinął się spór pomiędzy radnymi PiS, którzy mówią, Jacek Madejek nie mieszka w Kraśniku, a samym zainteresowanym, który twierdzi, że mieszka tutaj i działa aktywnie na rzecz mieszkańców. Do Rady Miasta wpłynęło w tej sprawie pismo dwóch kraśniczan. Jednym z nich był Roman Bijak, radny PiS w Radzie Powiatu oraz pracownik w Urzędzie Miasta, zatrudniony całkiem niedawno przez burmistrza Włodarczyka. W piśmie tym odniesiono się do tego, że Jacek Madejek, pracując w Warszawie, utracił bierne prawo wyborcze. Temat był poruszany na jednym z ostatnich posiedzeń sesji, jednak tego było mało i radni PiS zdecydowali się wystosować wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której miano przegłosować uchwałę wygaszającą mandat Madejka. Takowa odbyła się 29 sierpnia. Na niej to główny zainteresowany wygłosił oświadczenie. Wyczerpujące wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożyłem na sesji 3 czerwca 2013 roku. Nie zamierzam tej wypowiedzi wracać. Powtarzając podstawowe oczywistości zaczerpnięte z mojego życiorysu, które są powszechnie znane. Trzeba natomiast wyraźnie podkreślić, że sprawuję mandat radnego z należytą starannością, przysługującą człowiekowi odpowiedzialnemu i solidnemu. Dlatego dokonując dzisiaj pewnego bilansu, objaśniam, że w tej kadencji byłem obecny na 36 posiedzeniach Rady Miasta. Uczestniczyłem w większości posiedzeń komisji i zadałem w sumie 70 interpelacji oraz zapytań. Co biorąc pod uwagę brak zabierania głosu od początku kadencji przez blisko 3 lata przez niektórych radnych jest liczbą jeszcze poważnie znaczącą. Każde moje wystąpienie przygotowuję długo i wnikliwie. Konsultuję najważniejsze głosowania inwestycyjne z mieszkańcami dzielnicy, której dotyczą. Analizuję skrupulatnie wydatki budżetu pod kątem gospodarności, celowości i zgodności z przepisami prawa. Sprawuję swój mandat w oparciu o zaufanie, jakim obdarzyli mnie wyborcy, o dobrze pojęty interes społeczny, bez kolizji z innymi obowiązkami, bez zgorszenia społecznego i nie naruszając obowiązujących norm prawnych i społecznych. Przewrotnym zgoła pomysłem jest inicjatywa grupy radnych pozbawienia mnie mandatu z pominięciem organu kontroli nad samorządami, jakim jest nadzór wojewody, a nawet wbrew werdyktowi tegoż organu w sprawie, która została już dawno rozstrzygnięta na moją korzyść. Czemu i komu ma służyć kolejny atak na moją publiczną działalność? Nie chcę przywoływać w tym miejscu znanego Państwu nazwiska, które samo się nasuwa. Ale jaka może być przyczyna sprawcza tak niskiej moralnie intrygi? Tak obficie przyprawiona konsekwentną podłością. Mandat sprawuję i będę sprawował tylko i wyłącznie dla dobra miasta i jego mieszkańców. I chociaż wielu ta prosta oczywistość drażni, inaczej robić nie mogę, bo to jest we mnie silniejsze niż wątpliwe zaszczyty i prywata. Dziękuję. Ostatecznie skończyło się na tym, że Jacek Madejek zachował mandat. Za uchwałą o jego wygaśnięciu było zaledwie dwóch, a raczej dwie radne. 11 radnych było przeciw. Z prostego rachunku matematycznego wynika, że reszta klubu PiS wstrzymała się od głosu. Czyżby nie byli wystarczająco przekonani o zasadności wniosku, jaki złożyli? A może przekonały ich argumenty radnych broniących statusu Jacka Madejka? Myślę, że dzisiaj pod pozorem przestrzegania praworządności składa się wniosek, aby radnego pozbawić mandatu z innych przyczyn.
bo ośmielił się skrytykować działania liderów politycznych, bo nie zawsze się zgadzał z kolegami ze swojego klubu. Wyrzucono go z klubu mało. Trzeba go wyrzucić z rady. To jest myśl zasady. Dajcie mi winnego, ja paragraf dopasuję. Nie od dziś wiadomo, że Rada Miasta Kraśnik bywa areną dla politycznych przepychanek. Zdaniem niektórych radnych nie inaczej było i tym razem. Jest dla mnie oczywistością i nic nie zmienią tu zapewnienia radnych wnioskodawców, że motywowały nimi względy czysto osobiste i takie polityczne, bo przecież no, nie ma żadnego uzasadnienia. Radny Madejek jest na wszystkich sesjach, jest na komisjach, spotyka się z mieszkańcami, przynosi podpisane przez mieszkańców listy i petycje, czyli jest jednym z aktywniejszych radnych. Myślę, że jak mało kto pracuje ze swoimi wyborcami. Więc pozbawianie go mandatu to zaprzeczenie podstawowej zasady decydowania za ludzi, próba decydowania za ludzi. Wedle faktów i interpretacji przepisów przedstawianych przez radnych PiS, w analogicznej sytuacji jest Tomasz Saj, który w oświadczeniu majątkowym jako miejsce pracy podał Lublin i Kraśnik. Czyli można przyjąć, że on również pracuje poza miejscem swojego zameldowania. Rady Saj dzisiaj się przyznał, że pracuje i w Lublinie, i w Kraśniku, i jeździ też pewnie po całej Polsce, ponieważ radny Saj w oświadczeniu majątkowym ma napisane, że pracuje w Stowarzyszeniu Wioski Dziecięce SOS w Polsce. Nie w Kraśniku, w Polsce. Więc jeśli pracuje też w Lublinie i w innych miejscach, to ma analogiczną sytuację do mojej. Dla większości radnych ostatnia nadzwyczajna sesja była kompletnie niepotrzebna. No, dla nas jednym wielkim nieporozumieniem jest ta cała sprawa, bo uważamy, że Jacek Madejek jest radnym Kraśnika, mieszka w Kraśniku. Wyjaśnienia, które przez miesiące są przewlekane przez sesję Rady Miasta i przez Biuro Rady Miasta, tak? No, myślę, że są dla pana Jacka Madejka męczące, ale również dla nas, tak? No bo jeżeli ktoś mówi, że mieszka w Kraśniku, no my nie mamy podstaw dla niego do tego nie wierzyć i myślę, dobrze się stało, że radni w większości opowiedzieli się za tym, żeby tego mandatu radnego nie wygaszać, tak? Inicjatorzy, czyli grupa tych radnych, którzy złożyli, na szczęście się wstrzymała, czyli też chyba jakaś refleksja przyszła, chociaż według mnie, no skoro składali wniosek o wygaszenie mandatu, no to powinni być konsekwentni, tak? A mieli odpowiedzi na pytania, które były zadawane. Sam główny zainteresowany całą sprawę komentuje tak. Nie zapłaciłem haraczy, wiadomo komu, bo już o tym mówiłem na antenie i państwa, i na antenie innych różnych publikatorów. To jest zemsta, to jest wydatkowanie pieniędzy na niepotrzebnie pieniędzy na sesję Rady Miasta, a po raz kolejny chcą sobie taki głos takiego radnego, który ja złożyłem ponad 70 interpelacji zapytań w tej kadencji. Są radni, zwłaszcza z PiS-u, którzy przez 3 lata nic nie powiedzieli, nie wstali, nie zabrali głosu, bo wydaje mi się, po prostu pomylili swoje miejsce, że tak powiem, gdzie mogą się udzielać społecznie. Jacek Madejek znany jest z tego, że głośno krytykuje poczynania aktualnych władz miasta. Niejednokrotnie na sali sądowej stawał twarzą w twarz z Jarosławem Stawiarskim. Czy całe to zamieszanie wokół wygaszenia jego mandatu jest próbą uciszenia niewygodnego radnego? Oto pierwsze pytanie, jakie narzuca się po wysłuchaniu argumentów radnych PiS przedstawianych na ostatniej sesji. Radny gminy musi zamieszkiwać na stałe w miejscu zamieszkania. Czyli rozumiem, że zamieszkiwanie na stałe, jadę do pracy, wracam do domu i tak dalej. 3 godziny, według mnie, tak sobie policzyłem, 3 godziny zajmuje droga do Warszawy, 3 godziny z powrotem. Ale przed chwilą analizowaliśmy tę sytuację. Proszę, miał pan zadać pytanie i zakończyć wypowiedź. 6 godzin. 8 godzin, proszę państwa, w pracy. Tu już jest 14 godzin, no gdzieś jakiś obiad, prawda, 15, korki w Warszawie i tak dalej. Ja panie radny, bardzo dziękuję z uwagą bardzo. Wysłuchuję radnego Zająca. Uwielbiam słuchać jego intelektualnych proszę się rozważań. Nie odnosić, a panu przewodniczącemu doradzam, żeby mu nie przegrywał, bo każdy kompromituje się na własny rachunek. 187 dni na nauce spędzą w szkołach uczniowie, którzy w poniedziałek usłyszeli pierwszy dzwonek po powrocie z wakacji. Ale na pocieszenie mogą wyliczyć, że w ciągu tego roku szkolnego będą mieli 113 dni wolnego, biorąc pod uwagę weekendy, święta i ferie. W
kraśnickich szkołach ponadgimnazjalnych także zabrzmiał pierwszy dzwonek. W całym kraju ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczęło naukę, a ponad 660 tysięcy nauczycieli po wakacyjnej przerwie wróciło do pracy. Rozpoczęty 2 września nowy rok szkolny potrwa do 27 czerwca 2014 roku. I to jest dobra wiadomość, bo to już za 187 dni, ale niestety dni nauki. Nasze kamery rejestrowały to, co działo się w zespołach szkół numer 2 i 3. W popularnie zwanym Reju naukę rozpoczęło ponad 700 uczniów. Na inauguracji roku szkolnego obecny był starosta kraśnicki Andrzej Maj. Będziemy starać się jako samorząd powiatowy, aby w tej szkole powstała sala gimnastyczna i już pierwsze kroki w tym kierunku podjęliśmy. Dzisiaj pozwoliła nam na to pogoda, że spotykamy się tutaj na placu, ale warunki są takie, że samorząd powiatowy musi szybko te kroki podjąć i szukać pieniędzy, żeby ta sala powstała. Jesteście szczególną szkołą, jesteście szkołą, gdzie nie mamy problemów z naborem przy niżu demograficznym, czyli uczniowie karną się i to musicie szanować i tego musicie pilnować. W technikum, czyli w zespole szkół numer 3, gościem specjalnym był wicestarosta kraśnicki Jarosław Czerw. Zachęcam Was do pracy, do nauki, ale oczywiście, żebyście również pamiętali o rozwijaniu swoich pasji, abyście pamiętali o swoich kolegach, koleżankach, abyście pamiętali również o tym, że szkoła to również taka wielka rodzina, której relacje należy bardzo, bardzo mocno pielęgnować. Życzę Wam tego, aby ten rok szkolny był dla Was dobry, pełen dobrych zdarzeń, pełen pozytywnych sytuacji. Tegoroczny kalendarz jest bardzo łaskawy dla uczniów, bo obfituje bowiem w kilka przedłużonych weekendów. Ale oprócz tego kalendarz roku szkolnego 2013-14 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Zimową na Boże Narodzenie od 23 grudnia do 1 stycznia, razem aż 10 dni, oraz wiosenną na Wielkanoc od 17 do 22 kwietnia. 6 dni. Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w 4 terminach. Województwo lubelskie bałwany lepić będzie tak naprawdę już od 18 stycznia do 2 lutego. Pierwszy dzień wolny, jaki czeka uczniów, to już za 1,5 miesiąca. Z racji Dnia Nauczyciela uczniowie mają dzień wolny. W listopadzie przypadają 2 dni wolne. 1 listopada, Wszystkich Świętych, natomiast następny dzień to 11 listopada, Święto Odzyskania Niepodległości. W styczniu oprócz ferii zimowych wolny dzień przypada 6 stycznia z racji Święta Trzech Króli. Przyszłoroczny długi majowy weekend rozpocznie się już w czwartek 1 maja. Potrwa więc 4 dni. Czerwiec to koniec roku szkolnego, zanim to jednak nastąpi 19 czerwca dzień wolny. Boże Ciało. Zgodnie z prawem dyrektor szkoły ma prawo ustalić dodatkowe dni laby. Od 6 w podstawówkach do 8 w gimnazjach i do 10 w szkołach ponadgimnazjalnych. Dni te wykorzystywane są do zwalniania uczniów, gdy najstarsze roczniki zdają państwowe egzaminy, a także aby tworzyć tak zwane długie weekendy. Rok szkolny zakończy się 27 czerwca. Maturzyści zakończą go nieco wcześniej, bo 25 kwietnia. Na zakończenie fragment wystąpienia dyrektora zespołu szkół numer 2, Krzysztofa Starucha. Kiedyś Edmund Niziurski, taki pisarz, który pisał dla młodzieży, tylko że z połowy poprzedniego wieku, powieści, mówił, że szkoła to taki karmnik, gdzie każdy uczeń, czy chce, czy nie chce, musi dziobać. Pierwszy dzwonek zabrzmiał także w szkołach podstawowych. W całym kraju ponad 360 tysięcy pierwszoklasistów usłyszało go po raz pierwszy. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego nasza kamera towarzyszyła uczniom ze szkoły podstawowej numer 6. Przed nami nowe zapisanie nowej karty historii w naszej szkoły.
Czekają nas nowe wyzwania związane zwłaszcza z reformą oświatową nową, także przed nami są duże wyzwania. Chciałbym, żeby nasza szkoła połączyła nas, żeby nas zbliżyła, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, jacy, skąd pochodzimy. Stało się już tradycją, że w pierwszą niedzielę września organizowane jest Święto Rolników z terenu powiatu kraśnickiego, czyli dożynki. Tym razem festyn dożynkowy odbył się na stadionie w Wannopolu. Gwiazdą wieczoru była grupa Boys. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Joachima i Anny. Po Eucharystii dożynkowy korowód przeszedł na stadion klubu sportowego Wisła Annopol. Część oficjalna to przede wszystkim dużo ciepłych słów pod adresem kraśnickich rolników. Do Annopola na zaproszenie władz powiatu oraz miasta Annopol przyjechali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Szanowni Państwo, serdecznie witamy tych wszystkich, którzy zechcieli razem z nami tutaj dzisiaj w gminie Annopol we wspólnocie naszego powiatu kraśnickiego dziękować Panu Bogu za urodzaj, dziękować za plony i dziękować za to, że te plony udaje się zebrać. Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ciepłe słowa do licznie zgromadzonych rolników skierował gospodarz powiatu starosta kraśnicki Andrzej Maj. I za to, że ten rok przebiegł bardzo spokojnie, że zebraliście bardzo dobre plony, dobre ziarno. Za to Bogu przy tej okazji dziękujemy. Kochani, dożynki to piękna tradycja. Cieszę się bardzo, że kultywujemy tą tradycję nie tylko na poziomie powiatu, ale też wszyscy samorządowcy na poziomie gminy organizują dożynki gmin. Ale dożynki to dziękczynienie za plon. Wyrazem tej wdzięczności był chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Chleb, który starostowie dożynek Beata Barszcz i Andrzej Pawusiak złożyli w darach ofiarnych w kościele. Starostowie dożynek składają na ołtarzu Pana wypieczony z tegorocznych ziaren chleb codzienny, powszedni, w którym kryją się wszystkie nasze codzienne, powszednie troski i starania o nasze dzieci, o nasze rodziny, o nasze domy. Poświęcony bochen chleba podzielili wśród zebranych starosta kraśnicki Andrzej Maj oraz burmistrz Annopola Wiesław Liwiński. Tradycją dożynek są także wieńce dożynkowe. W kategorii wieniec tradycyjny zwyciężyło koło gospodyń wiejskich z Rzeczycy Ziemiańskiej. Dożynki w Annopolu to także świetna okazja do prezentacji gmin powiatu kraśnickiego. Na imprezie nie zabrakło stoisk, na których można było spróbować regionalnych potraw. Ciasto było, kilka, o właśnie, no i ogóreczki, chleb ze smalcem, no i teraz z masełkiem, no i takie różnego rodzaju sałatki. Gmina Zakrzówek dzisiaj ma niesamowite wyroby kulinarne. Mamy tu pieróg, głównie gryczany i jaglany, jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Również mamy wyroby, po prostu, które koło gospodyń wiejskich się tym charakteryzują. Są fajercarze z niezwykłym dżemem własnej produkcji, dżem śliwkowy i truskawkowy. Mamy również torebeczki z lawendą, również wykonane po raz pierwszy zaistniała Gminna Rada Kobiet w Zakrzówku, wykonała torebeczki z lawendą, które mają zaistnieć w każdej szafie. Są ponoć odstraszaczem dla moli, jak i również po prostu charakteryzuje się wspaniałym zapachem lawendy. Gwiazdą wieczoru święta rolników z terenu powiatu kraśnickiego była grupa Boys. W kraśnickim szpitalu trwa kolejna duża inwestycja. Tym razem remontowany jest blok operacyjny. Gdyby nie pieniądze unijne, remontu by nie było. Tak w skrócie można skwitować temat remontu bloku operacyjnego w kraśnickim szpitalu. Prawie 5 milionów złotych zostało pozyskane, aby kraśnicki trakt operacyjny spełniał najwyższe standardy. Cała inwestycja to przekracza 6 milionów złotych, z czego 4 miliony 800 tysięcy są to dofinansowanie ze środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego,
a reszta to wkład własny nasz i Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Także bardzo duża inwestycja, jedna chyba z największych w SPZOZ-ie i w powiecie. Gruntowny remont niewątpliwie zwiększy wydajność pracy szpitalnego personelu, a co za tym idzie, skróci czas oczekiwania pacjentów na operację czy zabieg. No, w chwili obecnej na bloku operacyjnym zakończono prace te takie główne budowlane w stylu wyburzanie ścian, stawianie nowych, wykonywanie instalacji wszystkich po kolei od elektrycznych poprzez wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, jak również te instalacje typowo medyczne, podtlenku azotu czy tlenu medycznego, czy dwutlenku węgla, który jest potrzebny chociażby do operacji laparoskopowych. Także te prace mamy już za sobą. Ściany są wytynkowane, podłogi po wylewkach, także zostaje tylko sprawa wykończeń. Wykończeń w stylu zawieszenia tapet, położenia płytek, czy też jakichś wykładzin antystatycznych, no i oczywiście zakupu sprzętu, czyli tych wszystkich kolumn anestezjologicznych, aparatów do znieczuleń, no i wszelkiego sprzętu medycznego. Nowy blok operacyjny to 3 nowe sale operacyjne. Każda z sal będzie dostosowana do innego charakteru zabiegów. Jedna przeznaczona będzie pod potrzeby ginekologii, druga chirurgii, trzecia zaś pod potrzeby ortopedii. Oprócz remontu zakupiony zostanie także nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia. No jest to sprzęt, który jest dopuszczony obecnymi normami. Jeżeli ten sprzęt kupimy nowy, no to taki jak w XXI wieku wyprodukowany. No. Także na pewno działający bardzo dobry sprzęt medyczny. Remont to zupełnie nowy układ pomieszczeń. Na ścianach nie będzie już płytek, lecz specjalna wykładzina. Personel do dyspozycji będzie miał pomieszczenia do przygotowania się do zabiegów. Nowoczesny sprzęt niewątpliwie ułatwi pracę, a specjalne śluzy zadbają, aby osoby wchodzące na salę operacyjną były sterylnie czyste. Obecnie w szpitalu trwa także wymiana przestarzałej szpitalnej windy. Pierwsze zabiegi powinny odbyć się już na początku listopada. Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu czy na czerwonym świetle to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, zwłaszcza tych z udziałem dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby najmłodsi zapoznali się z zasadami ruchu drogowego, którego są przecież uczestnikami. Temu właśnie celowi przyświecała akcja zorganizowana przez Kraśnickie Stowarzyszenie Rozwój i Bezpieczeństwo. Jest to już druga edycja akcji Bezpieczna droga do szkoły. 2 września najpierw przy szkole podstawowej numer 5, a potem przy dwójce członkowie stowarzyszenia wspólnie z policją uczyli dzieci, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię. Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zasad poruszania się dzieci na jezdni, przechodzenia przez tą jezdnię. Wspólnie z policjantem opowiadamy, jak to powinno wyglądać, czyli tak naprawdę uczulamy, w którą stronę dzieci powinny się najpierw obejrzeć. Staramy się, żeby ta akcja nie była taką suchą akcją. Rozdajemy również odblaski dla dzieci, żeby były widoczne szczególnie w miejscach takich, gdzie nie zawsze jest oświetlenie. Akcja zorganizowana była wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Komendą Powiatową Policji w Kraśniku. Myślę, że właśnie dzięki takim działaniom, jak w dniu dzisiejszym rozdawanie ulotek informujących, w jaki sposób należy się na przejściach zachować dzieciom, rozdawanie odblasków, które zabezpieczają te dzieci podczas poruszania się po drogach, przynosi efekt właśnie tego, że tych zdarzeń jest coraz mniej. Choć policja często i chętnie przyłącza się do tego typu akcji skierowanych do dzieci, to poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się pieszych przydałoby się również dorosłym. Należy pamiętać, że to właśnie my, rodzice, dajemy największy przykład naszym pociechom. My jako rodzice dodatkowo powinniśmy dzieci uczyć, jak przechodzić, bo my jesteśmy takimi, można powiedzieć, nauczycielami dla nich i wzorami do naśladowania. Także dzieciom się na pewno podobało. Jak myślisz, mały, podobało się? Tak, bardzo! Akcja Bezpieczna droga do szkoły nie jest ostatnią tego typu. Członkowie stowarzyszenia z nauką bezpieczeństwa przechodzenia przez jezdnię w najbliższym czasie chcą bowiem wyjść również w teren i przeprowadzić ją w gminach naszego powiatu. I to się chwali, oby więcej takich inicjatyw, a być może będzie coraz mniej ofiar potrąceń wśród dzieci. Statystyki policyjne są nieubłagane. Mówią, że każdego roku w wypadkach drogowych ginie i rany odnosi wielu najmłodszych uczestników ruchu. Dzieci, uczniów szkół podstawowych i
uczniów szkół gimnazjalnych. Stąd nasza akcja, akcja Bezpieczna Droga do Szkoły, w którym przypominamy zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły, w drodze ze szkoły. W moim przekonaniu, jeżeli tylko akcja ta odniesie skutek w postaci ocalenia jednego życia, czy spowoduje, że przynajmniej jedno dziecko nie będzie poszkodowane w wypadku drogowym, to będzie to już wielki nasz sukces. Tegoroczna edycja wyścigu kolarskiego Tour de Kraśnik już za nami. 1 września na starcie przy Centrum Kultury i Promocji stanęło kilkudziesięciu kolarzy, którzy rywalizowali na trasie biegnącej przez ulicę Kraśnika. Atrakcją tegorocznego wyścigu był mini-tour, w którym mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Trasa, którą miały przejechać maluchy, wynosiła 3,5 km i prowadziła od CKIP przez Aleję Niepodległości do Ronda Pamięci Ofiar Wołynia i z powrotem. Niedługo po przekroczeniu mety przez młodych kolarzy na trasę wyjechali dorośli podzieleni na 6 kategorii wiekowych. Mężczyźni musieli pokonać 6 okrążeń liczących sobie po 9,4 km. Kobiety natomiast miały do przejechania 4 takie okrążenia. Trasa prowadziła m.in. przez Aleję Niepodległości, ulicę Słowackiego, Wyżnicę, Krasińskiego, Kwiatkowskiego, aż do mety, która znajdowała się przy CKIP. Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej został Tomasz Bal z klubu Erkado RT Kraśnik, startujący w przedziale wiekowym 30-39 lat. 2 września około godziny 15 na rondzie u zbiegu ulicy Janowskiej i Przemysłowej wywrócił się tir przewożący elementy betonowe. Przyczyną kolizji było prawdopodobnie przesunięcie się ładunku oraz niezachowanie ostrożności przez kierowcę. Do godziny 18 przejazd przez rondo był utrudniony. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.